Na kimś, w sensie no joke, w sensie Lulu to jest też odpowiedzialna postać, tylko chodzi mi po prostu, że Rakan jest bardziej pod względem disengage'u, engage'u, wchodzenia tak naprawdę w to wszystko, żeby to śmigało, jeśli chodzi o tą przestrzeń, którą ma robić dla swojego strzelca, którym no jest Jinx, a Hypercarry potrzebuje troszeczkę tych I resursów tutaj. i rezerwowych wrzucony bezpośrednio na płytę Boyskar. Jas już jest niewidzialny. Starpax podchodzi, aby lekko zbajtować. Oj, Handshake oj, trafiony, to będą palone oj. samonery, mój drogi. No i przede wszystkim będą samonery palone, No czy teraz tutaj. to jest martwe. Nie, nie. Setki, tysiące Okej. razy, o tym może za moment. Vasco na Orianie, na swojej jednej z najlepszych postaci. Flash bardzo szybko wyrzucony, ale ten nie zapewni mu bezpieczeństwa, mój drogi. Zbyt długo tańczyłeś pod własną wieżą. Tu, że no to musi być cofnięcie Oriany, ale to może za momenci. Dancer wchodzi w Starpaxa, Starpax już bez summonerów. Starpax Bailout. podpalony, nie ma możliwości wyleczenia się i ten bailout nie wykupi twojej pozycji, mój... Dancer gra na pozycji dżunglera, moi drodzy, to musi być w 100% decyzja... Dancer swoją drogą w dżungli 2-0. Nie ma potencjału, nie ma okazji, nie ma follow-upu, więc... Wyleczył się, taki pusty przebieg troszkę. No tak wiesz, no czasem trzeba się przejść, przemyśleć swoje zachowanie i wrócić tak naprawdę na swoją linię. A w tym momencie Steptico może przemyśleć całą sytuację, która się dzieje na topie i pytanie, czy to będzie zabój, bo w tym momencie już niewiele brakuje, żeby i Kasnatel w tym wszystkim upadł. Pojawia się też już bardzo mocno Mega Gnar i nie będzie nawet go potrzeba. Gnar wyeliminował nam Kasantę. Jest ten wardzik i myślę, że mogłoby to się źle skończyć, tylko że Savior się chyba jeszcze nie chce odpuszczać tego. No Steptico zostaje na górnej lejce, okay, ale w tym momencie teleportacja. Reportacja, natomiast pojawiają się wszystkie ultimate'y, niezłe poplosą, sporo obrażeń i wkręca się w to wszystko Riad. Odpalony ultimate, zgarnięta jedna, druga eliminacja i drużyna niebieska w popłochu, drużyna niebieska w odwrocie. Nie ma tutaj czego szukać, nie ma czego zbierać. Terror nawet nie pomyślał przez chwilę o użyciu swojej super umiejętności, bo forma Mega Gnara nie była dostępna, ale popatrz, on jeszcze kajtuje. Będzie to wszystko kontynuował bez obecności dżunglera, bez wielkich pasków zdrowia, będzie próbował sprzedać całą kombinację umiejętności, aby zgarnąć kocie. Chociażby jedną eliminację, to się nie powiedzie i Vasco z Fittlingiem, no pora oj, na was, oj, chłopaki, oj. Mogliście się cofnąć. Za długo, teraz jeszcze okay. Riad podchodzi bardzo agresywnie, wierzy ewidentnie tutaj w Baliego, wierzy w to wsparcie, wierzy w swoje umiejętności. I opłacało się. Ojej, ojej! Ta przewagi w 16 minucie, no to nie świadczy już dobrze. W tym momencie Kasantę próbuje solo bolować przeciwników, no i może mu to w tym momencie nie bardzo wyjść, bo tak naprawdę pojawia się aż trzech przeciwników i Dancer z kolejnym zabójstwem na jego koncie. Danza, ty minionku. No, także mając trenera w drużynie, również wypadałoby zwracać uwagę, moi drodzy, na ilość creepków. Może nie będzie bezpośredniej reprymendy teraz, w tym momencie, ale za to rywale szybciutko was zmiotą. Zgarnięcie smoków, zgarnięcie wież, to oblężenie pod tier 2 takie troszkę niemrawe, ale z drugiej strony, czy naprawdę jest sens się spieszyć, okay, kiedy Terror z Dancerem wchodzą agresywnie i zgarniają jedną eliminację, która ląduje na koncie Certifieda. Mimo wszystko okazuje się, że zawodnicy formacji niebieskiej są zbyt mało wytrzymali, mają zbyt mało obrażeń. No, na pewno wydarzenie na mapie to chociażby właśnie podjęcie Barona, Pat, a w Danza, momencie... Danza! Ajajajaj, ale poszło. Natomiast... Oj, w tym momencie podejście i zobacz, tak naprawdę mam wrażenie, że wszystko układa się w stronę tego, żeby Saviorsi zakończyli tą gierkę w tym momencie. Czy jakieś obrażenia zostały zadane realnie zawodnikom drużyny czerwonej? Nothing. Też mi się tak wydaje. Pogoń po ostatnie fragi, pogoń po ostatnie postaci ze strony formacji Lotus Gaming. Bali totalnie nieprzejęty tą wieżą. Na pewno chciałby, aby Jinx miała nieco lepszą itemizację, żeby się szybciej z nim rozprawić. Nie można mieć wszystkiego. W zamian za to, moi drodzy, można mieć Winka w szóstej kolejce. Europe Saviors Club wyrównuje swój wynik. Będzie on wynosił 3-3, natomiast Lotus Gaming... No cóż, mówiłem w zeszłym tygodniu troszkę o rekordach. To może pora na jakiś niechlubny nieco rekord, jeśli chodzi o ilość porażek, bo jak na razie 0 zwycięstw.